się, kochani, w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj postanowiłam znowu nagrać spontaniczny haul lumpeksowy, gdyż przy okazji porządkowania mojej szafy okazało się, że jednak wielu rzeczy nie pokazałam ostatnio. Tak jak wielu z Was, mam teraz trochę więcej czasu na właśnie takie porządki i przeglądanie swoich rzeczy, więc postanowiłam wszystko, co jeszcze nie zostało uwzględnione, pokazać właśnie dzisiaj w tym SHL-u. Dlaczego tutaj? Postanowiłam nakręcić to tutaj, gdyż jest to taka garderoba artystyczna. Trzymamy tutaj nasze kostiumy na występy, na moje występy DJ-skie z zespołem oraz do teatru. Wiktor trzyma tu też swoje kostiumy do zespołu. W związku z tym postanowiłam to nagrać tutaj, gdyż kilka rzeczy właśnie pochodzi stąd. No więc przejdźmy od razu do rzeczy. Co też takiego znalazłam? Pierwsze rzeczy właśnie pokażę takie bardziej estradowe. Ostatnio, podczas zakupów w lumpeksie, natrafiłam na takie świetne spodnie. Zobaczcie, są to spodnie firmy Airfield. Nie znam tej firmy. Są przekolorowe. W ogóle bardzo spodobały mi się te kolory. Są jakieś takie troszkę może psychodeliczne, natomiast mnie się szalenie podoba zestawienie tych kolorów. Wygląda to troszkę jak tęcza. Może w dzisiejszych czasach się dziwnie kojarzy. Natomiast jak chodzi o występy sceniczne i koncerty, takie właśnie krzyczące ciuchy świetnie się nadają. Pokażę te spodnie w następnym vlogu, gdyż będę robiła stylizację z koszulką, która również tutaj wisi i będę ją przerabiała właśnie jako kostium sceniczny do tych spodni. Kolejna rzecz, która będzie właśnie świetnie się do tego nadawała, to marynarka, już pokazuję ją. Marynarkę kupiłam jakieś też 2 tygodnie temu. Jest bardzo dobrej marki, Steilmann. Jest to marynarka damska, ale jest bardzo duży rozmiar. Cekinowa, ma taki troszkę krój z przodu jakby fraka również. Bardzo fajnie prezentuje się na scenie. Ja jej nie pokażę na sobie, bo jest na mnie o wiele za duża. Natomiast właśnie jest to część kostiumu do tychże spodni i będzie, myślę, wyglądała super. Takie wstępne przymiarki udowodniły, że ten strój będzie rewelacyjnie wyglądał na scenie, szczególnie w światłach, od których właśnie, to znaczy, które świetnie wyglądają z takimi cekinami, od których odbija się światło. Także kolejna fajna rzecz. Kosztowała ta marynarka 15 zł, więc nie żałuję i wygląda świetnie. Spodnie, za spodnie zapłaciłam około 12 zł, więc też nieźle. Następne rzeczy. Mamy tutaj taki komplecik. Pierwsze pokazuję bluzeczkę. Tej bluzeczki nie będę pokazywać Wam na sobie, gdyż będzie ona pokazana w stylizacjach letnich. Czyli moda letnia. Jest to taki komplet. Od razu pokażę drugą część. Tutaj mamy spódnicę. Spódnica jest bardzo fajna. Ma takie w środku jakby spodenki, co ciekawe. Można powiedzieć nawet majteczki. Spódnica jest długa do ziemi, z fajnym rozcięciem. Ona ma tutaj, ona się tutaj otwiera z boku. Nie wiem, czy tutaj, o, jest. Także przy chodzeniu ten materiał pięknie powiewa, ukazując nogę do opalonego ciała. Będzie to wyglądało świetnie. Zamierzam nosić takie coś na plażę. Nie będę raczej chodziła w tym do restauracji ani po mieście, gdyż według mnie troszkę za dużo będzie ten komplet ukazywał. Cały brzuch jest odsłonięty. W związku z tym raczej potraktuję to jako właśnie taki strój plażowy, elegancki strój plażowy, może na jakiś deptak przy plaży, jeśli będę miała okazję jechać na takie wakacje. W każdym razie tutaj ta falbanka, którą można spuścić na ramiona, jest według mnie rewelacyjna. Oraz też urzekły mnie te wzorki, są takie jakby afrykańskie, troszkę etniczne, z elementami jakiegoś takiego, jakiejś takiej panterki, ale bardzo delikatnej. Taki jest zestaw kolorystyczny, może nie do końca do mojej urody, ale myślę, że w lecie do opalenizny nie będzie to w ogóle przeszkadzało. Także jestem zadowolona z tego kompletu i będę go, jak mówię, ukazywała w stylizacjach letnich. Kolejne rzeczy. Kupiłam niedawno również za około 8 zł takie body z Topshopu. Także super marka. Może zobaczycie tutaj z bliska. Topshop. Jest to body z wiskozy, szare, takie stalowo-szare, powiedziałabym.
Bardzo, bardzo, bardzo miły materiał, naprawdę. Coś takiego się świetnie nosi. I takie body, nawet jeżeli jest czasem zbyt obcisłe, żeby nosić same ze spodniami, będzie świetnym tłem do jakiegoś sweterka lub właśnie do żakietu. Troszeczkę tutaj dekolt jest taki otwarty, dosyć ponętnie to wygląda. Jeżeli nie chcę pokazywać tak dużo dekoltu, po prostu spinam to jakąś agrafką od spodu albo nawet broszką, jeżeli akurat do stylizacji broszka mi pasuje. Bardzo praktyczne body, na pewno będę wiele razy w tym chodzić. Pokazywałam zresztą się już w tym body stylizacji z kurtką skórzaną. Następne rzeczy. Tutaj znowu rzeczy dla Wiktora. Ostatnio oglądałam właśnie dużo męskich bluz i szukając jakiejś fajnej sportowej bluzy męskiej, znalazłam taką bluzę. Niestety, ta bluza jest sztuczna. Troszkę obrana też przez kota. Trudno. Co mi się spodobało w tej bluzie, to jest tył. Przód jest taki prosty ze ściągaczami, natomiast tył jest naprawdę odjazdowy. Mamy taką zarąbistą aplikację, na której widać mikrofon, studyjny mikrofon, w takiej otoczce dosyć rockowej. Spodobał mi się bardzo ten motyw, pomyślałam, że właśnie będzie to fajnie wyglądało na muzyku. Będzie fajnym elementem takiego codziennego stroju. Także bardzo jestem zadowolona, ta bluza była bardzo tania, nie więcej niż 10 zł za nią zapłaciłam. Firma Pocoloco. Pocoloco. Fajnie. Bluza jest bardzo praktyczna, naprawdę. Teraz będą rzeczy w stylu takim bardziej naturalnym, można powiedzieć. Również męskie. Tutaj mój chłopak preferuje takie elementy natury w swoim stroju. W związku z tym zakupiłam mu taką oto koszulkę z Zary. Koszulka z Zary jest bardzo dobrej jakości, taka cieniusieńka, bardzo przyjemna w dotyku i ma śliczny motyw. Według mnie naprawdę piękny, naturalny motyw z liśćmi. Sama bym w tym chodziła i nawet być może kiedyś włożę właśnie do takich czarnych jeansów, wkładając tę koszulkę do środka spodni. Do tej koszulki udało mi się tego samego dnia upolować za podobne pieniądze, czyli jakieś 14 zł, taką bluzę. Bluza jest właściwie w ten sam motyw. Być może jedna osoba to oddała. Bawełniana bluza z takim właśnie ślicznym motywem. Razem wygląda to fajnie, ale niekoniecznie musi być noszone to razem. Także myślę, że też z Zary prawdopodobnie ta sama kolekcja, raczej na pewno. Bardzo dobra jakość bawełny, była już prana 2 razy w ciągu tych 3 tygodni. I jestem zadowolona z tego zakupu. Także taram. Okej. Okay. Następne rzeczy. Kupiłam w internecie za naprawdę jakieś 5 zł plus przesyłka, ale przesyłka była tania, bo to paczkomat. Taki kombinezonik właściwie, można by powiedzieć, na lato. Czasem właśnie na jakąś plażę, na jakieś takie letnie dni po domu, w ogrodzie spędzone. Lubię nosić takie kombinezony, jest bardzo wygodny, można w tym pielić grządki, opalać się na tarasie, właśnie na jakimś leżaku. Jest super wygodny z wiskozy czystej, czyli materiał taki naprawdę naturalny i przyjemny w dotyku. W dodatku spodobały mi się te kolory, nie dość, że miętowy, modny w tym sezonie z elementami fioletowego, kwiatuszki, bardzo kobiecy, bardzo fajny. Pokaże się pewnie też w letnich stylizacjach, w tym właśnie kombinezoniku. Jest troszkę skąpy, ale nie będę go przecież nosić do pracy, prawda? Następna rzecz jest dosyć fajna i tutaj pokażę ją na sobie. Przy okazji, zanim ją pokażę, to również całkiem niedawno zakupiłam taki żakiet. Bardzo ciekawy, z wiskozy również, z takimi drapowaniami. Spodobał mi się bardzo, chociaż jakby po rozwiązaniu nie jest zbyt atrakcyjny, troszkę tak zwisa, zaraz to zobaczycie. To jednak właśnie wymyśliłam, że będę go nosić tak zawiązany. Wówczas widać talię i jakoś ta sylwetka lepiej wygląda, przesuwa nam się troszkę tutaj właśnie talia wyżej i do takich spodni, które nie mają jakiegoś bardzo wysokiego stanu, wydaje mi się, że sylwetka wygląda bardziej proporcjonalnie. Także całkiem fajny zakup też. O, proszę, luźno, jest to takie po prostu zupełnie luźne wdzianko. Nie przepadam za takimi krótkimi, luźnymi rzeczami, troszkę zniekształcają one figurę, więc właśnie wiązanie. Specjalnie włożyłam właśnie ten strój, taki prosty, czarny, żeby móc coś przymierzyć i pokazać. A taką narzutkę też jest łatwo zdjąć. Więc teraz pokażę coś bardzo luźnego,
coś, co też planowałam nosić właśnie na plażę lub do jakichś takich ogrodowych celów. Bardzo fajna lniana tunika w kropy, wielkie takie maxi kropki. Wydaje mi się, że właśnie na ten sezon, gdzie te kropki są bardzo modne, będzie świetna. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Szczerze to nie mierzyłam jeszcze jej tak porządnie, bo dopiero została wyprana. Raczej staram się najpierw jednak każdą rzecz wybrać przed jej noszeniem. Wydaje mi się, że coś takiego w takim artystycznym stylu do leggingsów lub do jakichś białych spodenek będzie całkiem fajnie wyglądało. Ewentualnie mogę to po prostu związać jakimś paskiem i wtedy już całkiem kobieco będzie wyglądać. Przyjemna rzecz i naturalna w 100%. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. Napiszcie w komentarzach, może nie wyglądam w tym aż tak dobrze, jak mi się to wydaje. Dobrze, to następna rzecz. Kolejna rzecz to malutkie bolerko. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo lubię bolerka. Uważam, że bolerko dla osoby, która w miarę ma dobrą figurę, w miarę, to jest bezcenna rzecz. Jeżeli mamy sukienkę lub strój, który wymaga troszeczkę ocieplenia, na przykład tak jak tutaj mam body z ramionczkami, będzie przydatne coś takiego, co możemy zarzucić jednocześnie, nie zasłoni nam to całego stroju, a ociepli na przykład rękawki lub przysłoni część. Akurat tutaj do tego body to bolerko nie jest najlepsze, gdyż pokazuje ramionczka, ale do sukienki myślę, że będzie się fajnie prezentowało i ma bardzo ładny kolor, po prostu uwielbiam ten kolor, taki ciemny morski, nie wiem jak to nazwać do końca, ale bardzo mi się spodobało to bolerko, kosztowało chyba 2 zł, więc naprawdę uważam, że zakup super i na lato się będzie sprawdzał całkiem dobrze. W dodatku bolerko jest całkiem z dobrej firmy Noa Noa. Dla tych, którzy nie znają Noa Noa, to jest taka skandynawska firma projektancka. Oni robią takie artystyczne ciuchy, często ręcznie wyszywane, z różnymi koralami, stylizowane na stare, na takie kostiumowe czasami rzeczy, retro. Sukienki nieraz widziałam właśnie tej firmy w takich ciekawych retro krojach. I świetne materiały, naprawdę bardzo naturalne, bardzo dobre materiały. Już kilka rzeczy mam z tej firmy, być może jeszcze je zobaczycie. Kolejna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona, to koszulka, tadam, którą pewnie też pokażę w filmie o markach, o dobrych markach, o luksusowych markach. Jest to koszulka Marc Aurel, taka też projektancka, designerska koszulka. Z tego, co widziałam na internecie, taka koszulka nowa w sklepie kosztowała właśnie z tej kolekcji około 300 zł, także jak na taki t-shirt prosty, dosyć sporo. W związku z tym, mając okazję kupić ją za jakieś 18 zł, stwierdziłam, że fajnie, tym bardziej, że jest te nowoczesne, takie bardzo modne teraz dżunglowe printy. Koszulka jest z naturalnych tkanin, właśnie wiskoza z bawełną. Myślę, że nie wygląda źle, nawet mogłabym ją nosić luźno do takich leggingsów. Czasami noszę na takie sportowe moje zajęcia choreograficzne. Natomiast można też oczywiście ją wsadzić do spodni. Wydaje mi się, że może nawet wyglądać to dość ciekawie. No może akurat nie tutaj, bo te spodnie są z niskim stanem. Ale można też delikatnie związać jakimś sznureczkiem i podkreślić sobie sylwetkę w takiej koszulce. Chociaż do jakichś krótkich spodenek będzie wyglądała też fajnie, luźna, wydaje mi się, jak sądzicie. Mnie się podoba i naprawdę rewelacyjny jest ten wzór. Te paseczki sportowe też podkreślają kolorystykę, także że naprawdę fajny ciuszek. Następna rzecz. Tutaj mam jeszcze jedną taką, o jeszcze kilka rzeczy. Niedawno całkiem, jakiś tydzień temu na wyprzedaży kupiłam za kilka złotych taki sweterek z Zary. Zara Knit, taka seria. Jest to sweterek, jak widać na metce, 100% z kaszmiru. Uwielbiam swetry z kaszmiru. Nie ma nic przyjemniejszego w zimie oraz takiej zimniejszej porze roku niż właśnie kaszmir. Wydaje mi się, że sweterek jest fajny. Ja takie dłuższe sweterki czasami właśnie noszę do leggingsów. Tak przy okazji leggingsy, takie bawełniane, zostawmy sobie na raczej użytek domowy i takie sporty. Natomiast ja kupuję leggingsy na przykład z Gatty, z takimi kieszonkami tutaj, które mają krój spodni, natomiast są bardzo cienkie i idealnie dopasowane, wyglądają super. Wydaje mi się, że ten sweter jest całkiem twarzowy, może niekoniecznie akurat do tego ubrania, bo wygląda to troszkę ponuro do czarnego, ale myślę, że do na przykład jaśniejszych ubrań, ewentualnie do właśnie jakiegoś bordo szarego, będzie to całkiem fajnie wyglądało.
Także jestem zadowolona, jest zupełnie niezniszczony, naprawdę idealny stan, nawet niezmechecony. Może będzie to tutaj widać, że całkiem dobra jakość tego swetra, kompletnie jak nowy. Także za kolejne 20 zł, no bo jednak to jest kaszmir, wełna kaszmirowa, to wydaje mi się, że naprawdę super. Dobrze, następne dwie rzeczy są w kropki. Kolejne kropki. Mam fizia na punkcie tych kropków w tym sezonie, kropek w tym sezonie. Ale spodobały mi się te koszulki, tym bardziej, że znowu kolejne 3 czy 4 złote, firma Next. Bawełna czysta. Ta koszulka jest według mnie bardzo, bardzo urocza. Można ją właśnie nosić do jeansów, tak jak jestem teraz ubrana, ale też do jakiejś fajnej czarnej spódniczki lub spódniczki w podobnej kolorystyce. Wydaje mi się, że będzie całkiem dobrze robiła. Tutaj pokażę ją już na jeansy, nie będę jej stylizować, ale modne kropeczki i czuję się w tym bardzo kobieco, jak francuska. Co myślicie? Następna koszulka, właściwie to jest sweterek, również w kropki, również na jasnym tle. Jest to coś bardzo podobnego do tej koszulki, tylko że zrobione jest to z czystej wełny i z takim uroczym kołnierzykiem. Troszkę przypomina mi to taką bluzeczkę pensjonarki. Nie wiem, z czym Wam się to kojarzy. Mnie się kojarzy typowo właśnie z pensjonarką, z takim grzecznym ubrankiem do szkoły, ale takie ubrania, wbrew pozorom bardzo słodziutkie, mają bardzo dużo seksapilu. W związku z tym wypróbujmy, czy rzeczywiście wygląda to fajnie. Akurat tej koszulki nie nosiłabym do czarnego, ona akurat jest z granatem, więc myślę, że do granatowych jeansów albo do właśnie takiej grzecznej spódniczki plisowanej do kolan, przed kolanko, będzie wyglądała rewelacyjnie. Można by się pokusić o wsadzenie jej też do spodni i zrobienie z niej takiej bluzeczki. Myślę, że też całkiem spoko efekt, ale jednak ja tutaj widzę taką już stylizację na uczennicę. Cóż zrobić? Wyobraźnia. Wydaje mi się, że ta bluzka jest ok dla mnie rozmiarem. No i czysta wełna, bardzo cieniutka czysta wełna. Jestem za uroczą na tą bluzką, po prostu jest tak urocza. Dobrze, następna rzecz. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. A, to jest sweterek firmy Boden, bardzo dobra firma, nawiasem mówiąc. Jak ktoś by się kiedyś spotkał, to zwykle jakość jest świetna. No i dwie ostatnie rzeczy, może pozwolę sobie jednak włożyć tą narzutkę, żeby tak tutaj nie epatować tym negliżem. Następne dwie rzeczy to torby. Kilka tygodni temu kupiłam taką torbę, ona była już pokazywana w stylizacjach wiosennych. Nie pokazywałam jej z bliska, wydaje mi się, że warto. Jest to torba włoska, skórzana, jest to na 100% skóra, sprawdziłam. Od spodu, w dodatku, mimo że jest to skóra naturalna, jest zszyta z takim materiałem, który imituje irchę, ale jest to i skóra, i materiał, bo właśnie byłam ciekawa, czy nie jest to sztuczna skóra, natomiast nie, jest to prawdziwa skóra, ma bardzo fajne takie gadżety tutaj. Zapłaciłam za tą torbę 12 zł, ona była z przeceny jakiejś 50%. I w środku, co ciekawe, ma skórzaną, z naturalnej skóry również kosmetyczkę, taką jakby zintegrowaną z torbą. Można ją odpiąć, mamy tutaj takie napy. Można sobie to odpiąć, jeśli chcemy mieć dużo przestrzeni w torbie i coś dużego wsadzić, na przykład na plażę. Natomiast kosmetyczka jest praktyczna, można tu przechowywać kosmetyki albo właśnie rzeczy, które chcemy zapiąć, ponieważ ta torba jest zapinana tylko na taki zatrzask magnetyczny. W związku z tym raczej portfel, telefon i takie rzeczy, które chcemy mieć bezpieczne, można właśnie wytrzymać w tej kosmetyczce. Podoba mi się kolor, bardzo modny w tym sezonie. I świetna skóra, naprawdę. Niestety nie wiem, co to za firma. Być może jest to jakaś dobra firma, ponieważ wykończenie wydaje mi się naprawdę, naprawdę ładne. Natomiast nie było już metek, wszystko zostało powycinane, a nie ma tu jakiegoś loga. Pewnie nie jest to jakaś bardzo prestiżowa marka, po prostu dobra, rzetelna manufaktura włoska. Tak mi się wydaje. Ostatnia dzisiaj rzecz to będzie teczka. Kupiłam ją tydzień temu. Ta teczka była z przeceny również. Miała tutaj takie delikatne ryski z przeceny i kosztowała 15 zł. To jest prawdziwa skóra. Mam nadzieję, że będzie to widać.
bardzo porządna, gruba skóra. Właściwie jest to torba męska albo torba na laptopa. Ja ją kupiłam, ponieważ zniszczyła mi się torba na laptopa i zamki w tej torbie nie działają po prostu. W związku z tym postanowiłam kupić nową. Akurat tak się zdarzyło, że była taka torba. Sprawdziłam ją również w internecie, byłam ciekawa. Royal Republic, tak? Tak. I okazało się, że takie torby nowe są dostępne nawet w internecie, w tej chwili ten sam model. I nową torbę kupicie za jakieś 900 zł, 800, grubo ponad 800 zł w każdym razie. I w zasadzie wygląda to tak samo, troszkę przypastowałam tą torbę. Po prostu są takie też preparaty do renowacji skór, można bardzo ładnie przejechać takim preparatem, albo nawet po prostu nawilżyć ją jakimś mleczkiem kosmetycznym, olejkiem, czy nawet pastą do butów, jeżeli nie będziecie tego nosić do białych ubrań. I torba jest w zasadzie w idealnym stanie. Dla mnie wystarczającym w każdym razie. Bardzo mi się podoba ta torba, jest praktyczna, ma właśnie przegrodę na, dużą przegrodę na laptopa z takimi piankami ochronnymi. Także laptop będzie chroniony. I w ogóle jest super. Można odpiąć pasek, jeżeli przeszkadza. Tutaj mamy jeszcze kieszeń na różne bibeloty, na długopis. Takie typowe właśnie biznesowe przeznaczenie. Na pewno się przyda, tym bardziej, że właśnie torbę mam do wyrzucenia na laptopa. To wszystko na dzisiaj. Więcej rzeczy dzisiaj nie mam. Natomiast zapraszam, już za kilka dni będzie kolejny odcinek Mody Ekokreatywnej, już regularny odcinek o przerabianiu ciuchów. Myślę, że w tym momencie, kiedy dużo osób spędza sporo czasu w domu, mamy czas na właśnie przegląd naszych szaf i stwierdzenie, co takiego można zmienić, ewentualnie rzeczy, które są dobrej jakości, szkoda Wam wyrzucić, może da się je przerobić? Oglądajcie, zobaczycie, co można z tym zrobić. Będę dawać bardzo praktyczne, bardzo proste wskazówki oraz pokażę jedną rzecz, którą zaprojektowałam. Cześć!